Miłosz Krzywodajć, Toyota Rybnik. No pierwsze miejsce, czyli przyjechaliście wygrać i też się udało. Tak, zgadza się. Przyjechaliśmy wygrać, zwyciężyć dzisiaj. Udało się i jesteśmy mocno zadowoleni z tego. Szkoda, że to nie ten finał, który sobie życzyliśmy wcześniej, ale też wygrana cieszy. Teraz czas na halę. No dzisiaj, tak patrząc na te wasze mecze, zdominowaliście przeciwników, tak raczej na spokojnie wszystko wam poszło. Szliśmy z nastawieniem, żeby wygrać i wszystko się układało, szło po naszej myśli, więc dwa zwycięstwa i jesteśmy zadowoleni. Też tak patrząc na waszą ekipę, która przyjeżdża grać, to też nie macie problemów z kadrą, bo niektóre zespoły przyjeżdżają w bardzo okrojonych składach, gdzieś tam brakuje rezerwowych, a u was no nie brakuje chętnych do gry. No też można więcej zgłosić ludzi, na dwóch poprzednich nam odpadło dwie osoby, dzisiaj się udało je zebrać na finał, jakieś tam kontuzje jeszcze są, ale zebraliśmy się i wygraliśmy. No to co, rozumiem, że za rok startujecie i będziecie chcieli piąć się w górę, tak? No będziemy chcieli zrobić, żeby poprawić miejsce z hali i żeby było wyższe niż w zeszłym roku. Tomek Kiełkowski, Flagowa Kraina. Jak byś ocenił ten wasz występ w tym ostatnim decydującym turnieju? No chyba był taki sam jak te poprzednie, czyli taki ani za dobry, ani znowu nie taki zły. No bo w sumie jeden mecz wygrany, no jeden przegrany, w sumie chyba na własne życzenie. A jakbyś ocenił waszą sytuację kadrową w tych turniejach na świeżym powietrzu, bo niektóre drużyny no miały problemy z kompletowaniem składu, u was jak to wyglądało? No ten ostatni tutaj turniej już był taki pełnym składem, ale te wcześniejsze no niestety też mieliśmy problem. No przede wszystkim brakowało bramkarza Szymona. No dzisiaj już zagrał, ale też po długiej przerwie, także no ale byliśmy pełnym składem dzisiaj. Także nie można tego tłumaczyć tym, że po prostu mieliśmy niepełny skład. No to jakie plany? Będziecie chcieli też zagrać w hali, czy raczej będziecie się skupiali na grze w przyszłym roku już na wiosnę? No nie, oczywiście jak gramy, to gramy i tutaj, i tu, także czekamy na halę i na zimę. Łukasz Mrowczyk, Nowo System. No trzecie miejsce w tej ostatniej decydującej fazie tych rozgrywek. Trzecie miejsce, jedna drużyna nie przyjechała. No a jakbyś to ocenił, bo no, dwa mecze przegrane. No jednak dwa mecze przegrane. No brakowało nam głównego, że tak powiem, naszego napastnika, Dawida. Myślę, że jakbyśmy byli w komplecie, moglibyśmy powalczyć wyżej. Ale uważamy, jest to zabawa. Porażki nie tak wysokie, jakbyśmy sobie może myśleli, żeby mogło być gorzej. 1-0 i 2-0, no popracujemy nad tym, żeby w następnej edycji być lepszym. Czyli wy wychodzicie z założenia, że te turnieje to raczej dobra zabawa i taka zdrowa, sportowa rywalizacja, tak? Dokładnie, no trzeba grać dla zabawy, no wynik jest wynikiem, no ale gramy dla siebie, dla sportu. Puchar do gabloty, rozumiem, że nie ostatni, bo pewnie będziecie chcieli jeszcze powalczyć. Będziemy chcieli walczyć, powtórzyliśmy, można powiedzieć, wynik z ostatniej rundy zimowej, też te, co prawda 11 miejsce, no ale walczymy pomału, to jest nasza, można powiedzieć, drugi turniej, pierwszy był zimowy, teraz letni. Będziemy kompletować skład i myślę, że będzie coraz to lepiej.